ale też nie chciałbym może już później swoją obecnością wpływać na kształt statutu, więc pewnie będzie to moje tutaj wystąpienie ostatnie. Z drugiej strony chciałem też podziękować za tą dyskusję, która była w trakcie prac nad statutem. Przede wszystkim dziękuję Naczelnej Radzie Łowieckiej, która i Komisji Statutowej, która tak wytrwale pracowała i chociaż z wieloma osobami się zgadzam, którzy mówili, że nie jest to statut doskonały, tak jak i nie jest doskonałe prawo łowieckie. Również notowałem i zdaję sobie sprawę z niedoskonałości prawa łowieckiego. To o tym mówiłem już we wcześniejszym wystąpieniu. Być może przyjdzie czas na jego nowelizację, ale ten czas musi być czasem stosowny. Natomiast jeśli chodzi o statut, to padały tutaj takie głosy, że oczywiście statut powinien być uchwalony dzisiaj i się całkowicie z nimi zgadzam. Chcemy, aby praca rozpoczęła się w sposób zgodny, koncyliacyjny, aby również wszystkie organy Polskiego Związku Łowieckiego pracowały zgodnie i aby wizerunek, o którym też ktoś wspominał, Polskiego Związku Łowieckiego na zewnątrz znacznie się poprawiał. To jest niezwykle ważne dla atmosfery tej pracy. W uspokojeniu pragnę dodać, że projekt statutu przewiduje zwołanie w każdym czasie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia delegatów przez Naczelną Radę Łowiecką. Nawet nie trzeba zbierać podpisów 2/3. 2/3 oczywiście też może. Więc w każdej chwili Naczelna Rada Łowiecka może zwołać kolejny zjazd, jeśli prace nad statutem doprowadzą do tego, że trzeba go zmodyfikować, bo nigdy nie ma tak, że jakiekolwiek uchwalimy prawo, statut też jest prawem wewnętrznym, co prawda związku, ale prawem, że nigdy nie ma tak, że życie nie przyniesie kolejnych rozwiązań i życie może zweryfikować i zaproponować jeszcze takie rozwiązania, o których dzisiaj w ogóle nikt nie wspomniał, bo jeszcze o tym nie pomyślał, a być może takie będą. I oczywiście te, które dzisiaj już padały, co do których były wątpliwości. Także powiem szczerze, że gratuluję tej decyzji, tej determinacji w celu uchwalenia statutu, bo tak odbieram to głosowanie. Życzę, aby ten statut został uchwalony. Dla mnie najważniejsze jest, aby to funkcjonowało. Chciałbym, aby statut mógł być podpisany przez ministra środowiska. Ten statut, który dyskutowaliśmy z Naczelną Radą Łowiecką, który był bardzo uważnie przejrzany przez prawników Ministerstwa Środowiska. Wszak oni będą mi dawać rekomendacje do tego, czy podpisać, czy nie podpisać, bo przecież to nie będę ja sam o tym decydował. Więc mam tutaj jak gdyby przekonanie, że prawnicy Ministerstwa Środowiska dadzą rekomendacje do podpisania tego statutu z tymi poprawkami, które rekomenduje Komisja Statutowa. Natomiast dyskusję nad kolejnymi zmianami możemy rozpocząć i to mogą być te zmiany, które dzisiaj padały, które były dziś proponowane, a może będą to jeszcze zmiany takich, o których w ogóle nie myślimy. Dopiero zobaczymy i ujrzymy te zmiany dopiero wtedy, jeśli statut wejdzie w życie i zaczniemy nad nim pracować. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Gratuluję dobrej atmosfery pracy przede wszystkim. Mam nadzieję, że po uchwaleniu statutu i ukształtowaniu w pełni władz Polskiego Związku Łowieckiego będziemy mieli okazję przystąpić do rzetelnej pracy i do tego, aby opinia i wizerunek o Polskim Związku Łowieckim był naprawiany. Zgadzam się tutaj z delegatem z Podlasia, który mówił, że niestety musimy przeciwstawiać się temu hejtowi. To jest pełna zgoda. My zrobimy wszystko, aby ten hejt ograniczać, aby ten wizerunek był cały czas poprawiany. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Koleżanki, koledzy. Roma locuta causa finita. Ogłaszam przerwę i czekamy na również decyzję Komisji Uchwał i Wniosków. Dziękuję bardzo. To znaczy my i tak musimy przeprocedować ten proceduralny wniosek, tak? Nie, to ja, znaczy ja wielki wniosek proceduralny. Jest wniosek proceduralny, że najpierw musimy się zająć, jakby poprawić. Aha, znaczy to tak, na razie informacyjnie. To na razie, informacyjnie. Muszę coś na to. A to tam jest. Ale czyli co, ja mam się, czyli... Mam
Czyli ja nie będę czytał całej tej uchwały, tylko te... Nie, mogę przeczytać całą, dobrze. Dobrze. Wyświetlamy? Jeszcze chwilę. Proszę siąść, przygotować. Jak zacznę czytać, to wtedy. No zobaczymy. Przeczytam. Zapraszamy, kolego. No. Proszę kolegów, tak możemy już? Tu jest podobno jakiś komputer. Gdzie jest komputer? Co? Czego szukasz? Nie, bo chcemy rzucić na ten. A to nie ma komputera, w którym podobno? Nie ma komputera. Tu nie ma? No dobrze, to będę czytał wolno, bo chcieliśmy rzucić to na ścianę. Bardzo przepraszam, że tak długo komisja procedowała, ale to niestety tak czasami jest, żeby wyprodukować jeden akapit czy jeden punkt, trzeba parę godzin poświęcić, szczególnie, że tematy są trudne. Więc przeczytam projekt całej uchwały, który w dużej części jest propozycją tego, która została zgłoszona, że tak powiem, w materiałach zjazdowych, a na samym końcu będzie ta część, nad którą myśmy głównie tutaj debatowali, dotycząca projektu statutu. Więc to jest na razie, nie poddajemy tego pod głosowanie, więc czytam jako ogólny tekst. Uchwała numer 24 Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z 16 lutego 2019 roku w sprawie uchwalenia statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Na podstawie artykułu 32, to możemy wszystko przeskoczyć, uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Uchwala się statut Polskiego Związku Łowieckiego, zwany dalej statutem, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszej uchwały wraz z poprawkami stanowiącymi załącznik numer 2. Komisja, o której mowa w paragrafie 8, opracuje jednolity tekst uchwalonego statutu do dnia 25 lutego 2019 roku. Ten statut, o którym mowa w ustępie pierwszym, to jest statut, który został przedłożony przez Naczelną Radę Łowiecką z tymi, w cudzysłowie, autopoprawkami, o których była mowa wcześniej. Wracam do tekstu. Paragraf drugi. Kadencje organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich rozpoczęte przed wejściem w życie niniejszej uchwały trwają do czasu ich zakończenia. Paragraf trzeci. Uchwały organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich podjęte przed dniem wejścia w życie statutu zachowują swoją ważność w zakresie, w jakim nie są z nimi sprzeczne. Paragraf czwarty. Punkt pierwszy. Organy Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich są obowiązane w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały dostosować swoje uchwały do postanowień tego statutu. Punkt drugi. Właściwe zarządy okręgowe celem realizacji postanowień statutu zwołają zwyczajne okręgowe zjazdy delegatów w terminie do 30 listopada 2019 roku. Paragraf piąty. Ustęp pierwszy. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe. Ustęp drugi. Staż kandydacki rozpoczęty przed wejściem w życie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały odbywa się na zasadach dotychczasowych. Aha, tu musimy zrobić poprawkę z tym załącznikiem. Coś nie tak, przepraszam, ale to poprawię. Paragraf szósty. Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, coś to jest tak, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jego zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska. Ustęp drugi. Z dniem wejścia w życie statutu, o którym mowa w ustępie pierwszym, traci moc statut Polskiego Związku Łowieckiego stanowiący załącznik, czyli dotychczasowy statut. Paragraf siódmy. Krajowy Zjazd Delegatów. I teraz to jest to, nad czym najdłużej debatowaliśmy. Dwa paragrafy, czy trzy. Paragraf siódmy. Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Naczelną Radę Łowiecką do zwołania w terminie do 30 września 2019 roku Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w celu przyjęcia uchwały dotyczącej kierunków działania zrzeszenia oraz uchwały dotyczącej nowelizacji statutu przyjętego zgodnie z paragrafem pierwszym, ustępem pierwszym. Paragraf ósmy.
Krajowy Zjazd Delegatów upoważnia powołaną przez Krajowy Zjazd Delegatów komisję w składzie wymienionym w załączniku nr 3, w którym znajdują się wszystkie nazwiska członków komisji, które miałem przyjemność przewodniczyć, czyli Komisji Uchwał i Wniosków, czyli w składzie wymienionym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, do przygotowania jednolitego tekstu projektu statutu oraz przyjęcia projektu uchwały oraz przygotowania projektu uchwały dotyczącej kierunków działania zrzeszenia na podstawie poprawek zgłoszonych na 24. Krajowym Zjeździe Delegatów oraz wniosków nadesłanych przez członków zrzeszenia do Naczelnej Rady Łowieckiej w terminie do 31 marca 2019 roku. Ustęp drugi. Projekt opracowany przez komisję będzie przedłożony Nadzwyczajnemu Zjazdowi Delegatów. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. To teraz chciałbym przełożyć na język proceduralny dla koleżanek i kolegów delegatów, jeżeli pozwolicie. To był punkt 13 i teraz przechodzimy zgodnie z tym, co przygotowała Komisja Uchwał i Wniosków, do punktu 14. Czy teraz robimy to jako przyjęcie proceduralne? Tak. W związku z tym muszę dokonać tak zwanego przyjęcia proceduralnego. To nie jest to samo, co uchwalamy statut z poprawkami, tylko czy koleżanki i koledzy delegaci zgadzają się, aby pod głosowanie został poddany wniosek proceduralny zgłoszony w dyskusji, najdalej idący przez Komisję Uchwał i Wniosków, o przystąpienie do głosowania nad projektem Statutu Polskiego Związku Łowieckiego i zgłoszonymi przez Naczelną Radę Łowiecką, tymi 97 poprawkami. Głosujemy w tym przypadku zwykłą większością głosów w sekwencji, kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Nie, nie głosujemy, Witek, statutu, tylko czy delegaci się zgadzają na takie rozwiązanie. Jest to przyjęcie proceduralne, abyśmy mogli rozpocząć procedowanie poprawek. Czy jest to jasne? Tak, dziękuję. Przechodzimy do głosowania za pomocą urządzenia do głosowania. Ja bardzo przepraszam, bo żebym ja był dobrze zrozumiany, może ja czegoś nie zrozumiałem. My w naszej Komisji Uchwał i Wniosków wypracowaliśmy kompromisowy projekt uchwały, tak? To jest całościowy projekt uchwały. I ja nie wyobrażam sobie, że my przegłosujemy teraz projekt po prostu statutu, a potem przejdziemy do innych kwestii. No jak to jest napisane? Głosowanie nad statutem, no. Ja bym chciał, żeby było jasne. No, jeszcze raz, kolego Witku, przepraszam bardzo. To jest wniosek proceduralny, że procedujemy nad wnioskiem proceduralnym do dyskusji, czyli ograniczamy możliwości procedowania wszystkiego, tylko to, co państwo zgłosiliście. Państwo zgłosiliście wniosek o przyjęcie poprawek, tak? Nie, ja nie rozumiem. No. Nie, znaczy, jest projekt uchwały. Dlaczego nie możemy przegłosować tego projektu uchwały? Bo najpierw musimy zgodnie z tym, co mamy przyjęty porządek obrad, doprowadzić do stanu proceduralnego takiego, w którym delegaci wyrażą taką wolę, kolego Witku. Ale na co? A jak nie wyrażą, to będziemy się martwić. Ale na co tą wolę? No to jest prawda. No to no. Po co to? No. Dobrze. Szanowne koleżanki i koledzy. Nie. Momencik, kolego. Ja zrobimy przerwę, chwilę ustalmy. No, trzeba no, zamknąć. Ustalaliśmy, tak? No, ale nie, ja chcę całościowo, żeby była podjęta jedna. No. No.
No dobrze, no to teraz, teraz jest uchwała, teraz... projekt uchwały komisji, uchwał i wniosków, trzeba go podać pod głosowanie. No. Tak, ja przegłosował, że będę głosował nad uchwałą, która była zaproponowana przez komisję statutową. Poprawek Naczelnej Rady. Dokładnie. I do tego, i komisji też, jeszcze proceduralne. No, a pan protestuje, że... No, nie, no, ale przepraszam bardzo, bo jeżeli... Zjazd przegłosował, proszę pana, bo pana nie było wtedy. Co przegłosował? Daję wniosek proceduralny, który jest jakby ciągiem dalszym. Wniosku kolegi, ciągiem dalszym, a jednocześnie jest to uzgodniona część proceduralna z komisją uchwał i wniosków. To nie jest głosowanie nad statutem, tylko nad częścią proceduralną podejścia in gremio, abyśmy mogli rozdzielić poprawki od statutu i zamknąć to w dwóch głosowaniach. To jest pierwsze głosowanie, bo będziemy głosować zwykłą większością głosów. Jeszcze raz przypominam, o wniosek to jest pod głosowanie poddaje się wniosek proceduralny zgłoszony w dyskusji przez komisję. Wniosków o przystąpienie do głosowania nad projektem statutu i zgłoszonymi przez Naczelną Radę poprawkami proceduralną, że teraz w tym momencie, w tym punkcie przygotujemy sobie grunt do głosowania w części następnej nad poprawkami zgłoszonymi i nad statutem. Ale taki wniosek złożyła komisja uchwał i wniosków. Nie. Myśmy złożyli tylko wniosek, żeby przyjąć tę uchwałę. Jedyny wniosek, jaki przyjmujemy. No ale, ale jest tak, no dobrze. No, tylko poprawki złożone przez Kibińskiego. No tak, ale o tym mówię. Nie, no, ale bo teraz nie. Jeżeli no, to, przy... nie mieszaj teraz, bo, bo jeżeli to przegłosujemy, to zamknięcie dyskusji nad wszystkimi innymi poprawkami, a te właśnie nie wiadomo co będą. I te zapisy, to trzeba po prostu już zamknięte, zamknięte. Ale nie wygląda, czy zacząłeś mieszać, przepraszam. Za ja zacząłem mieszać, tak. Ja bym czytałem uchwałę. No. Ale żeby dojść do tej uchwały, to musimy proceduralnie zamknąć etap punktu 13 porządku obrad. No. Ale chcemy, żeby ta uchwała, którą przygotowała Komisja Uchwał i Wniosków, zawierała wszystko to, o czym ja również mówiłem i to, co mówił kolega. W związku z tym doszło do niejasności prawnej, którą musimy po prostu do końca sprocedować. Wtedy przyjmując, bo taka jest intencja komisji, przyjmując tą uchwałę, przyjmujemy przegłosowanie poprawek przygotowanych przez Naczelną Radę, głosujemy statut i przepisy przejściowe dostosowujące do statutu. Taka jest intencja, moja też, ale w momencie, kiedy komisja jakby dopiero to wyartykułowała. Dlatego muszę zobaczyć, jakie są załączniki. No przepraszam bardzo, ale nie będziemy dyskutować czy procedować czegoś, do czego ja nie jestem też przekonany jako prezydium do końca, czy nie ma błędu prawnego. Dziękuję. Bo jeszcze jest jeden problem techniczny, abyście szanowne koleżanki i koledzy wiedzieli, że ta uchwała przygotowana jako konsensus wszystkich w Komisji Uchwał i Wniosków musi być w takim przypadku procedowana przez bezwzględną ilość głosów zgodnie ze statutem. To jest paragraf 168 punkt 5. Ustęp 5, tak, przepraszam. Chcecie tą przerwę techniczną? To może potem jeszcze? Spróbujemy. Chcecie to? My nie wiemy, który kawał. Nie róbmy przerwy.
Czy gotowi jesteście technicznie? Rozpoczynamy głosowanie. Kto jest za przyjęciem 97 poprawek zgłoszonych przez Naczelną Radę, a redagowanych przez Komisję Statutową i przedstawioną przez kolegę Andrzeja Skibińskiego? Kto jest za? Głosujemy. Głosujemy. W tym, kto jest przeciw i kto wstrzymał się. Dziękuję koleżankom, dziękuję kolegom. Krajowy Zjazd Delegatów bezwzględną większością głosów przyjął poprawki zaproponowane przez kolegę Skibińskiego i Naczelną Radę Łowiecką. Bardzo dziękuję. Głosujemy obecnie całość projektu statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Kto jest za przyjęciem projektu statutu Polskiego Związku Łowieckiego wraz z przyjętymi poprawkami? Rozpoczynamy procedowanie. Dobrze. Okej. Dziękuję. Stwierdzam, że bezwzględną większością głosów Zjazd Krajowy podjął uchwałę i przyjęcie statutu Polskiego Związku Łowieckiego wraz z poprawkami. W konsekwencji przyjęcia poprawek proponuję podjęcie uchwały upoważniającej Prezydium Zjazdu do naniesienia poprawek na treść statutu, a następnie uporządkowanie w kolejności poszczególnych jednostek redakcyjnych statutu, paragrafów, ustępów, punktów, liter oraz naniesienie innych niezbędnych formalnych poprawek nie wkraczających w treść merytoryczną statutu. Kto z koleżanek i kolegów jest za przyjęciem konsekwencji propozycji? Rozpoczynamy procedowanie głosowania, tak? To jest procedura zwykłą większością głosów w tej chwili. Rozpoczynamy głosowanie nad adiustacją tekstu. Kto jest za, przeciw, wstrzymał się? Nie. Tą uchwałą, którą zaproponowali delegaci. Kiedy? Teraz.
tak za 216, przeciw 27, wstrzymujących 7, ogółem 250. Dziękuję koleżankom i kolegom. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, odsyłam do projektu, który został przekazany koleżankom i kolegom w sprawie Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Ja przeczytam całość. Na podstawie artykułu 32 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie, Dziennik Ustaw 218, pozycja 2033. Artykuł 9 ust. 14 ustawy z dnia 22 marca 2018 o zmiany ustawy Prawo Łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw 218, pozycja 651, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się Statut Polskiego Związku Łowieckiego, zwany dalej statutem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Kadencje organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały trwają do czasu ich zakończenia. Uchwały organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich podjęte przed dniem wejścia w życie statutu zachowują swoją ważność w zakresie, w jakim nie są z nim sprzeczne. Paragraf 4. Organy Polskiego Związku Łowieckiego oraz kół łowieckich są obowiązane w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały dostosować swoje uchwały do postanowień tego statutu. Punkt drugi. Właściwe zarządy okręgowe celem realizacji postanowień statutu zwołają zwyczajne okręgowe zjazdy delegatów w terminie do 30 czerwca 2019. W sprawach wszczętych, paragraf 5, w sprawach wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe. Punkt drugi. Staż kandydacki rozpoczęty przed wejściem w życie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały odbywa się na zasadach dotychczasowych. Paragraf 6. Punkt pierwszy. Statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem następującym po dniu jego zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw środowiska. Punkt drugi. Z dniem wejścia w życie statutu, o którym mowa w ustępie pierwszym, traci moc statut Polskiego Związku Łowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały 21 Zjazdu Delegatów PZDŁ z dnia 2 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zmienione uchwałą 23 Krajowego Zjazdu Delegatów PZDŁ z dnia 12 września 2015 w sprawie zmian w Statucie Polskiego Związku Łowieckiego. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Projekt uchwały. Słuchaj, a dlaczego pan nie ma? Co się stało w naszym... Nie, nie, to jest... Tak? Przepraszam, moment. Poczekaj. Kolega żołnierzak, proszę. Ja mam konkretną propozycję do prezydium, aby jednak uzupełnić tę uchwałę o te wątki, które były zawarte w uchwale komisji uchwał i wniosków dotyczące po pierwsze możliwości zgłoszenia dodatkowych uwag do statutu do 30 marca i po drugie pytanie, co się stanie i jaki jest los uwag do statutu zgłoszonych dzisiaj przez delegatów na zjazd. Ja mam jeszcze jedno pytanie, a co jest ze zjazdem nadzwyczajnym, który miał być zwołany? Też komisja wniosków o tym mówiła, a koledzy jakoś upominęliście to. No, głosowaliśmy pod
wrażeniem tego, co Komisja Wniosków mówiła. A w tej chwili okazuje się, że to, co Komisja Wniosków mówiła, wzięło w łeb. No więc to jest niepoważne w stosunku do nas, bo czujemy się oszukani. Kolego, ja bardzo przepraszam o zbyt daleko idące wnioski, jeśli chodzi taką delegację przyjął Krajowy Zjazd, kolego. Nikt nikogo nie oszukiwał, bo enumeratywnie przekazywałem informację taką, którą ten wniosek formalny po prostu został przegłosowany. Szanowny kolego prowadzący, Komisja Wniosków odczytała swoją propozycję brzmienia uchwały. Były na końcu dołożone 3 paragrafy związane z tym, co się dzieje z wnioskami naszymi, tymi, które nie zostały przegłosowane. Była powiedziana sprawa do 31 marca zgłosić można poprawki do statutu i była powiedziana sprawa o nadzwyczajnym zjeździe, który ma zmienić statut. Takie były wnioski Komisji Wnioskowej. I na podstawie tego, my przyjmując to do swojej świadomości, głosowaliśmy tak, jak głosowaliśmy. Więc proszę nie mówić, że jak cokolwiek istnieje, ja tylko cytuję słowa Komisji Wniosków. Momencik, kolego, ja bardzo przepraszam, szanowni państwo, ale po pierwsze, Komisja Uchwał i Wniosków zaprezentowała uchwałę, która miała wadę prawną i sami się koledzy zastanawiali, jak się wycofać z pewnych zapisów. W tym czasie... Halo, przepraszam bardzo, a może Komisja Uchwał i Wniosków by się wypowiedziała, przewodniczący tej komisji, bo my tylko słuchamy, co mówi pan przewodniczący, a nie słyszymy Komisji Uchwał i Wniosków. I ja tutaj, podobnie jak kolega, czuję się oszukany i inaczej, wprowadzony w błąd przez kolegę prowadzącego. Koleżanki i koledzy, nikt tutaj nie został wprowadzony w błąd. Cały czas przed przerwą było głosowanie nad wnioskiem złożonym przeze mnie. Jeśli ktoś słuchał uważnie, to mówiłem o wszystkim, co powinno się zrobić. Było tak. Pierwsze, zamknąć dyskusję i przegłosować ten fakt. Drugie, przyjąć statut w wersji zaproponowanej przez Komisję Statutową Rady, w wersji zaproponowanej przez nich z uwzględnieniem tych poprawek, o których mówiliśmy i co przed chwilą przegłosowaliśmy. I powiedziałem także, zaproponowałem, co zrobić z wnioskami do statutu, które zgłoszone są przez zjazd i skierowane do Komisji Uchwał i Wniosków Zjazdowej. Otóż Komisja Uchwał i Wniosków te wszystkie propozycje zmiany w statucie powinna zebrać, przekazać to Naczelnej Radzie Łowieckiej, i Naczelna Rada Łowiecka powinna zobowiązać Komisję Statutową do pracowania nad tym w dłuższym terminie. I proponuję... Ale proszę mi pozwolić skończyć. I proponuję, żeby to był rok. Dlaczego rok? Dlatego, że mamy po drodze wybory parlamentarne Parlamentu Europejskiego. Mamy wybory... No zaraz. Koledzy, i otwiera to sytuację, w której będzie możliwe procedowanie nad zmianą prawa łowieckiego. I proszę się zastanowić, czy nie warto zrobić czegoś takiego, żeby tą uchwałę i ten statut uchwalić i potem nie na łapu-capu za 2, 3, 5 dni, 2 tygodnie, tylko weźmy sobie dłuższy okres czasu i dopracujmy to, żeby nie było tego, co teraz było, że tu niedopracowane, tu 70 poprawek. Zróbmy to w dłuższym okresie czasu i zróbmy to poważnie. Czy kolega uważa, że my tutaj wszyscy, jak ci delegaci, siedzimy na tej sali, tych około 250 delegatów jest głuchych, czy może nie kojarzy? Czy może jest troglodytami? My słyszeliśmy to, co nam przekazał kolega z Komisji Uchwał i Wniosków i co zaproponował 3 punkty, te, które przekazał kolega Marek. Ale przepraszam, kolego, nie skończyłem. Dobra.
I czy mam drugie pytanie. Czy co z tym? Co z naszymi poprawkami, które my żeśmy zgłosili? Delegaci tu przyjechali z całej Polski. I co? Ich poprawki przechodzimy nad tym na porządku dziennego? Ja chciałbym prosić pana przewodniczącego, czy mógłby się wypowiedzieć pan przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków, co z jego propozycją uchwały. Wydaje mi się, że to interesuje wszystkich delegatów. Czy możemy o to prosić? Ja tylko ad vocem mam jedno pytanie. Czy pan jak są procedowane poprawki w komisji? Ja bardzo przepraszam, to ale tak, kolego, ja mam taką propozycję, abyśmy trochę uporządkowali pracę. Krajowy Zjazd przyjął statut, ale naprawdę gwizdanie to nie jest najfajniejsza funkcja dezaprobaty tutaj. Natomiast jeszcze raz, statut został przyjęty. Natomiast nikt nie powiedział, że wszystkie te poprawki mają być wyrzucone, ponieważ chcemy, żeby były procedowane w ciągu dalszym. Tylko dajcie nam szansę zakończyć etap statutu z jednymi poprawkami, które daje szansę funkcjonowania tego statutu. Natomiast Komisja Uchwał i Wniosków, tak mieliśmy przekazane, że będzie zbieżna do działań nad resztą proponowanych poprawek i na to mamy czas. Czas polega na tym, że Naczelna Rada, i właśnie do tego chciałbym, żebyśmy doprocedowali, żeby Naczelna Rada miała przyjętą uchwałę zjazdową, która będzie zobligowana do pracy nad resztą, to jest kilkaset poprawek nad resztą poprawek, które mają wejść lub nie wejść ze względów prawnych do ewentualnej poprawki statutowej w przyszłości. Czy ja mogę, bo ja bym też chciał zabrać głos, proszę kolegów. Proszę bardzo. Ja czuję się bardzo niekomfortowo, bo ja sam zgłosiłem kilkadziesiąt poprawek, które uważałem za bardzo istotne do tego statutu, ponieważ mieliśmy w Komisji Uchwał i Wniosków różne poglądy, ale wszyscy chcieliśmy pójść na rękę Naczelnej Rady Łowieckiej, żeby dzisiaj jakiś statut był uchwalony. Ale naczelnym naszym założeniem było to, że musimy stworzyć takie warunki, że delegaci, którzy tu przyjechali, przywieźli swoje poprawki, będą mieli gwarancję, że te poprawki ktoś rozpatrzy, rozważy i będą uwzględnione. I wypracowaliśmy w tym celu, trochę długo trwało, przepraszam, ale wypracowanie kompromisu trwa długo, wypracowaliśmy pewien kompromis. Tymczasem raptem się okazało, że kiedyś było takie pojęcie cud nad urną, a tu się zdarzył cud nad drukarką i raptem te punkty wyleciały i w ogóle nie wiem, co się z nimi stało. Więc to, co zostało przyjęte, ale proszę nie mieszać to Komisji Uchwał i Wniosków, bo Komisja Uchwał i Wniosków nie ma z tym nic wspólnego, co zostało przyjęte. No. Szanowny panie przewodniczący, jeżeli mogę, ja prosiłem o głos. Szanowni państwo, przeczytałem, proszę koledzy spocząć, bo przeczytałem uchwałę, która projekt uchwały, która była koleżankom i kolegom dostarczona jako... Ale zamiast tego projektu, projekt się... Dobrze, zmieni. Ale to jest kolejny projekt, kolego. Nie kolejny, ten... to jest do tego projektu, nie. Do przyjęcia... Dobrze, ale... To jest projekt uchwały do przyjęcia statutu, kolego. Przepraszam, ale nie będziemy dyskutować w ten sposób, bo to nie ma sensu. Chcę przeprocedować tą drugą... Szanowny panie przewodniczący, mogę prosić? Nie ma takich wniosków formalnych, kolego. To jest śmieszne. Chcę jako, jeszcze raz mówię, to jest wasza lista. Tak. Prezydent, no właśnie, chcę ją przeczytać. Nie. Przepraszam, tylko prosimy.
Już sekundkę. Mniejszej uchwały. Kropka. Reszta zdania wypada, no bo już zostało uchwalone, tak? Prezydium zdjazdu. To możemy właściwie, to wszystko jest dalej to samo. Nie będę tu zanudzał kolegów. Przeskakujemy do paragrafu 7. To jest ten, o który 7 i 8, o który cały czas chodziło. Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Naczelną Radę Łowiecką do zwołania w terminie do 30 września 2019 roku Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w celu przyjęcia uchwały dotyczącej kierunków działania oraz uchwały dotyczącej nowelizacji statutu. Krajowy Zjazd Delegatów, paragraf 8, upoważnia powołaną przez 24 Krajowy Zjazd Delegatów Komisję w składzie wymienionym w załączniku numer 2, teraz będzie, bo tamten 2 wyleciał, do niniejszej uchwały, do przygotowania jednolitego znowelizowanego projektu statutu oraz projektu uchwały dotyczącej kierunków działania zrzeszenia na podstawie poprawek zgłoszonych na 24 Krajowym Zjeździe Delegatów oraz wniosków nadesłanych przez członków zrzeszenia do Naczelnej Rady Łowieckiej w terminie do 31 marca 2019 roku. Projekt opracowany przez Komisję będzie przedłożony Nadzwyczajnemu Zjazdowi Delegatów. O to chodziło. To jest to, co myślę. Kolego, ja bardzo przepraszam. Chciałbym, aby głos zabierać. Po zgłoszeniu, tak? Nie jest termin do zwołania w terminie do 30 września. Wtedy zjazd musi się odbyć w ciągu 60 dni. Tak jest. 30 września. Termin jest. Czy możesz mi wreszcie dać tą uchwałę? Jak to wreszcie? Przed chwilą mi ją sam dałeś. Raz. Kolego przewodniczący, czy mogę dwa słowa? Koledzy, koleżanki i koledzy. Ja powiem tak. Czy wy nie widzicie, co się dzieje w punkcie 6? Komisja uchwał i wniosków zrobiła z siebie komisję statutową. Koledzy, a dlaczego mamy komisję statutową? Statut pisze Naczelna Rada Łowiecka, a nie komisja uchwał i wniosków, koledzy. No, jeżeli wy chcecie robić komisję statutową z komisji uchwał i wniosków, to ja do tego ręki nie przyłożę. Dziękuję. Koleżanki i koledzy. Przepraszam bardzo. Koleżanki, koledzy. Ja bym chciał ad vocem. Statut pisała Rada, ale nad Radą jeszcze jest zjazd. I zjazd wnosił poprawki i zjazd chce to przegłosować tak, jak już zostało zaproponowane przez komisję. I nie można robić z nas, nie chcę powiedzieć dosadnie kogo. Ale zjazd już dokonał takiej procedury. Dziękuję, koledzy. Natomiast chciałbym koleżanki i koledzy, poddać pod głosowanie procedowanie projektu uchwały zaproponowaną przez Komisję Uchwał i Wniosków jako najdalej idącą i zbieżną z uchwałą, którą przygotowano wcześniej i miałem taką intencję. Ta komisja przygotowała o rozszerzenie paragrafu 7 i paragrafu 8, który nie zmienia istoty rzeczy. Panie przewodniczący, jedno słowo chciałem tylko, bo tak. Prawdopodobnie rozjaśni to chyba troszkę bałagan, jaki zapanował. Koledzy, owszem, nad Radą jest zjazd delegatów, ale nad zjazdem delegatów jest ustawa, która wyraźnie mówi, kto może procedować nad statutem. Komisje mają prawo działać tylko i wyłącznie w czasie trwania zjazdu. Po rozwiązaniu zjazdu komisja się rozwiązuje, a tutaj nagle się tworzy dodatkowy twór, nie wiem, czy go nazwać prawnym, który ma procedować nad statutem? No to jest kompletne, jestem absolutnie w 100% pewien, że w takim wypadku będzie w 100% uchylony statut przez pana ministra, dlatego że jest to niezgodne z prawem. Szanowni koleżanki, szanowni koledzy,
kończę dyskusję proceduralną. Teraz tak, i mamy uchwałę przygotowaną przez Komisję Uchwał i Wniosków jako najdalej idącą i w momencie, kiedy możemy głosować obydwa projekty uchwał. Projekt najdalej idący jest projektem Komisji Uchwał i Wniosków. I myślę, że w ten sposób przyjmiemy obydwa projekty, czyli tak, pierwszy projekt procedujemy Komisji Uchwał i Wniosków. Jeżeli nie, to będziemy procedować uchwałę przygotowaną przez Naczelną Radę w sprawie statutu, ale zbieżny z tak zwanych głównych wnioskach. Myślę, że najprostszym sposobem będzie przegłosować projekt najdalej idący. Kto z koleżanek i kolegów, tak? Przepraszam. Szanowni delegaci, ja bardzo, bardzo, tak jest, wykreślając punkt, który mówi o powołaniu. Wystarczy zmienić w paragrafie 8 zapis, żeby procedowała te zgłoszone projekty zmian, nie komisja zjazdowa, tylko komisja statutowa. Więc proponujemy wprowadzenie zmiany w paragrafie 8, żeby w tym okresie do kolejnego zjazdu krajowego procedowała to komisja statutowa Naczelnej Rady Łowieckiej. Więc wystarczy nanieść tą zmianę i wówczas przystąpmy do głosowania nad tym projektem. A my musimy się spieszyć nad głosowaniem tego projektu, później przyjmiemy projekt, który się okaże wadliwy i zostaniemy z niczym znowu, więc zastanówmy się, dajmy sobie chwilę czasu. Kolego, proponuję, aby, czy kolega zgłasza to jako poprawkę do poprawki Komisji i Uchwał i Wniosków, tak? Tak, składam to jako poprawkę dla Komisji Uchwał i Wniosków. Przygotowanej, tak? Tak, i żeby pan przewodniczący to po prostu naniósł w myśl. My możemy to przegłosować, tu nie ma nic nanoszenia. Jeżeli jest taka wola zjazdu, możemy do projektu uchwał wnieść poprawkę zgłoszoną. Panie przewodniczący, szanowni delegaci, jesteśmy bardzo blisko uchwalenia statutu i tak naprawdę został jeden szczegół, czyli jak należy zapewnić ciągłość rozpatrywania tych poprawek i kogo do tego upoważnić. No niestety przyjęcie uchwały w tym zakresie, że upoważnia się komisję zjazdową, a zjazd przestaje istnieć, to znaczy upoważnia się nikogo tak naprawdę. Wobec tego taka uchwała, nie sam statut, ale taka uchwała musiałaby być jako niezgodna z prawem. Wobec tego, żeby rzeczywiście zadość uczynić wszystkim intencjom i tak jak tutaj jeden z delegatów zgłaszał, nie komisję statutową, dlatego że komisja statutowa jest organem wewnętrznym Naczelnej Rady Łowieckiej, więc to upoważnienie powinno być scedowane zgodnie z prawem na Naczelną Radę Łowiecką. I te wszystkie zobowiązania, które państwo chcecie podjąć, łącznie z terminem zgłoszenia uwag, łącznie z opracowaniem projektu, łącznie z zobowiązaniem do zwołania nadzwyczajnego zjazdu, można zaakceptować, bo to są jak gdyby wnioski merytoryczne. Natomiast podmiotem do realizacji tego zadania może być tylko i wyłącznie Naczelna Rada Łowiecka. I jeśli to zmienimy, proszę upoważnić, myślę, że wszyscy będą w tej intencji, intencje będą zrealizowane. Dziękuję bardzo. Drodzy i koleżanki, tutaj po naszej krótkiej naradzie uznaliśmy, że i głosie pana ministra, że w paragrafie 8 można by wyświetlić tę uchwałę również, żeby wszyscy delegaci to widzieli. Myślę, że w imię zasady transparentności to będzie dobrze działało dla nas wszystkich. Nowy zjazd delegatów upoważnia, wykreślilibyśmy następne słowa, powołaną przez 14 Krajowy Zjazd Delegatów Komisję, 24, i w to miejsce wpisalibyśmy Krajowy Zjazd Delegatów upoważnia Naczelną Radę Łowiecką, zobowiązuje do przygotowania jednolitego, znowelizowanego projektu statutu oraz projektu uchwały dotyczącej kierunków działania zrzeszenia oraz wniosków, tak,
Krajowy Zjazd Delegatów zobowiązuje Naczelną Radę Łowiecką. Poprawka została przyjęta. Za. Szanowni delegaci, na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 13 października Prawo Łowieckie o zmianie 25 lutego 2019 roku do czasu i zakończenia. Paragraf 3. Uchwały dostosować swoje uchwały do postanowień tegowe. Celem realizacji postanowień statutu załącznik do niniejszej uchwały stosuje się przepisy do... Paragraf 4. Niech pan pokaże. Września 2019 roku nadzwyczajnego... Głosujemy. Koleżanki i koledzy, stwierdzam, że zjazd przyjął